Szczęść Boże, coś wam powiem. Często wmawiamy sobie, że jesteśmy niegodni, by spotykać się z Bogiem. Nasza myśl, że jesteśmy niedoskonali w wierze czy w uczynkach, blokuje nas, żeby korzystać z pełnej możliwości, albo i nawet, żeby być na samej Eucharystii. Zapominamy, że gdy Jezus wędrował przez różne wioski, to przy stole wraz z Nim zasiadali celnicy i grzesznicy. Ci ludzie, którzy społecznie byli krytykowani za swoje postępowanie, mieli dostęp do Jezusa bez żadnych przeciwwskazań. Bo On sam określał siebie jako lekarza dusz. Dziś także do nas kieruje ponowne zaproszenie. Wytrwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Można przełożyć te słowa jako zaproszenie, by uczynić w Jezusie swoje mieszkanie, tak jak On mieszka w nas. Znaleźć w Nim miejsce, które sprawi, że moje trudności i obciążenia staną się znośne. Że moja gorycz zmieni smak i będzie słodka. Bo to On jest korzeniem, z którego wyrastamy. To z Niego czerpiemy wszystko, co nam do życia jest potrzebne. Zauważmy, że w żadnym z powyższych wezwań Jezusa nie ma żadnych warunków wstępnych. Jego zaproszenie jest bezwarunkowe. Ta bezinteresowność zamieszkiwania Boga w nas sięga paradoksu. Bóg mówi, chcę być z Tobą, chcę mieszkać z Tobą takim, jakim jesteś. Pewnie, że nie lubimy odkrywać swoich słabości przed ludźmi, bo jeszcze wykorzystają to przeciwko nam. Ale Bóg to nie ludzie. Doskonale wie, gdzie należy założyć opatrunek, jakie podać lekarstwo, jak on zastosować wobec nas terapię, żebyśmy stanęli na nogi. Nie każdy grzesznik staje się świętym, ale każdy święty był grzesznikiem. I to nam daje równe szanse, że świętość jest w naszym zasięgu. Jeśli moje słowa będą was trwać, to Ojciec będzie dawał wam wszystko, co potrzebujecie, by wzrastać, woła Jezus. Dzisiejsza Ewangelia mówi także o obfitszym owocu. Być może potrzebujesz usłyszeć zdanie, jesteś zdolny do znacznie większego dobra niż to sobie wyobrażasz. To słowo nie powinno tylko powracać w nas. Ono nie powinno nas męczyć, ale powinno zaciekawić. Dlatego, że proponuje zaufanie do Boga i do siebie oraz pójście tam, gdzie sami nie mielibyśmy odwagi pójść. Naszym umysłem i ciałem warto zwracać się wciąż ku Bogu. Warto nauczyć się pragnąć tylko Jego, który jest miłością i życiodajną wodą. Warto pozwolić naszym myślom najzwyczajniej podążać za tym, co Boże. Umysł ożywia naszą miłość. Spróbujmy pozwolić, aby myśli o Bogu skłaniały nas jednocześnie do miłości i do zaakceptowania siebie oraz drugiego człowieka.